Dzień dobry. W 2019 roku co najmniej 1 200 000 osób na świecie zmarło z powodu infekcji bakteriami antybiotykoopornymi, czyli takimi, które jeszcze jakiś czas temu można było z pomocą antybiotykoterapii zwalczyć, a teraz wykształciły one na drodze ewolucji oporność na te substancje chemiczne, które do niedawna były dla nich niebezpieczne, i ta tendencja od lat wykazuje trend wzrostowy. To po pierwsze. Po drugie, w samym 2016 roku ponad 330 000 osób tylko w Stanach Zjednoczonych odebrało receptę na leki przeciwdepresyjne. To dobrze, bo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak bardzo istotne jest nasze zdrowie psychiczne, ale te dwa pozornie luźno związane fakty mogą się w taki nieciekawy sposób ze sobą przecinać. A mianowicie badania wskazują, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych może sprzyjać wystąpieniu antybiotykooporności u bakterii, wykształceniu antybiotykooporności u bakterii, i najnowsze badanie w dosyć wyraźny sposób te sugestie podkreśla, wzmacnia, być może nawet zdaniem niektórych udowadnia. Więcej szczegółów już za chwilę, zaraz po segmencie sponsorowanym. Jej! Ja tak bardzo na szybko, bo mam pilną rzecz do zrobienia, muszę sprawdzić, czy Szczecin istnieje. Dzisiaj w segmencie sponsorowanym zaproszenie na stronę naukowybełkot.pl, bo nawet ostatnio udało mi się popełnić tam popularno-naukowy artykuł. Możecie poczytać o tym, dlaczego nigdy na Ziemi nie zobaczymy idealnie czarnego nieba, więc tam są ciekawe treści popularno-naukowe, i na taki, powiedzmy, nasz firmowy Instagram. Ten jest jeden mój, tam dużo mnie jest, ale też takich dużo rzeczy związanych z popularyzacją nauki planujemy wrzucać na mikro naukowy bełkot, i uwierzcie mi, w najbliższym czasie warto tam zaglądać i na stronę, i na Instagrama, bo patrząc na niektóre komentarze, może być coś, czego nie chcielibyście przegapić. Ale nie będę zdradzał co, więc lecę sprawdzić, czy Szczecin istnieje. Naukowybełkot.pl, mikronaukowybełkot na Instagramie. Jej! No i teraz możemy przejść do rzeczy, czyli do tego ewentualnego związku leków przeciwdepresyjnych i kształtowania się antybiotykooporności, w tym wypadku u E. coli, czyli Escherichia coli. Zapraszam. Pomysł na zbadanie tej relacji nie wziął się znikąd. Od 2014 roku naukowcy zauważyli, że więcej genów antybiotykooporności można wyizolować ze ścieków produkowanych przez takie zwykłe domostwa w porównaniu do... Nagrywam. Mam miejsce, gdzie mój syn się bawi w wycinanie i przyszedł wiatr. Więc w 2014 roku wykazano, że więcej genów oporności izoluje się ze ścieków z takich zwykłych gospodarstw domowych, porównując je do szpitali. Dodatkowo wiadomo, że przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych wpływa na skład mikrobiomu jelitowego, i jakby tego wszystkiego było mało, zespół, który jest odpowiedzialny za badanie, o którym dzisiaj opowiadam, wcześniej wykazał, że ekspozycja Escherichia coli na Prozac może skutkować wykształceniem genów oporności na jeden z często wykorzystywanych antybiotyków bez kontaktu tych bakterii z tym antybiotykiem. Naturalnym więc było, że wzięli oni najczęściej stosowane związki, które są właśnie lekami przeciwdepresyjnymi, konkretnie sertralinę, eskitalopram, bupropion, duloksetynę i agomelatynę, wystawili bakterie E. coli na działanie tych substancji, a następnie obserwowali, czy wykształca się po pierwsze oporność na główne klasy antybiotyków, a po drugie, czy pojawiają się tak zwane persistery, czyli szczepy, a w zasadzie osobniki, które nie są tak w sensu stricte oporne na dany antybiotyk, ale mogą wytrzymać wyższe stężenia, czyli nie są całkowicie niewrażliwe na działanie tego antybiotyku, nie znalazły sposobu, żeby się całkowicie od niego obronić, przeciw nim obronić, ale wnoszą większe stężenia niż w punkcie wyjściowym, czyli szukamy oporności i persisterów. I co się okazuje?
okazuje się, że dosyć łatwo taką oporność znaleźć, a persistery to już w ogóle. Najsilniejsze skutki wywoływała sertralina i duloksetyna. W ich wypadku komórki oporne pojawiały się już pierwszego dnia, co jest trochę przerażające. Przy najwyższym stężeniu sertraliny liczba osobników opornych w stosunku do liczby wszystkich komórek była ponad 100-krotnie większa w porównaniu z grupą kontrolną, która antydepresantów nie doświadczała. I mówię tutaj o konkretnie trzech antybiotykach, których nazwy widzicie teraz na ekranie. Co więcej, gdy taka oporność się już wykształciła, to była dosyć trwała, w sensie dziedziczna, i jeszcze ponad 30 generacji później, 30 generacji bakterii, można było śladów takiej oporności się bez problemu doszukać, pomimo że tego kontaktu z antydepresantem już później owe bakterie nie miały. Stosunkowo uspokajający może być fakt, że pozostałe trzy antydepresanty wywoływały tylko stosunkowo niewielkie efekty, jeżeli chodzi o wykształcenie oporności. A co się działo? Więc najprawdopodobniej te dwa związki, sertralina i duloksetyna, wytwarzały czy sprzyjały powstawaniu w dobrze natlenionym środowisku takich wolnych rodników, które generalnie nie są zbyt korzystne dla komórek żywych, więc bakterie zaczynały się przed tym bronić. Dochodziło do zwiększonej ekspresji genów, które ze stresem oksydacyjnym są związane. Dochodziło do zwiększonej ekspresji genów, które są odpowiedzialne za takie pompy, które są w stanie wyrzucić z wnętrza komórki niechciane substancje chemiczne. No i jeszcze zauważono, że dochodzi do zwiększonej częstotliwości powstawania polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, czyli takich punktowych zmian w obrębie DNA. Mówiąc inaczej, bakterie są niejako stymulowane do powstawania punktowych mutacji, które mogą być znów związane z wykształceniem antybiotykooporności. Warto dodać, że w warunkach beztlenowych, czyli takich, które raczej występują w naszych jelitach, tych reaktywnych form tlenu było naturalnie mniej i antybiotykooporność wykształcała się w mniejszym stopniu. No jakby tego było mało, ta sertralina, która się tutaj ciągle przewija, niejako mobilizowała bakterie do jeszcze horyzontalnego transferu genów, a więc do wymiany genów pomiędzy żyjącymi już osobnikami bez konieczności rozmnażania, co można sprowadzić do tego, że geny antybiotykooporności mogą się rozprzestrzeniać nie tylko pomiędzy potomkami jakiejś bakterii, która takie geny ma, ale pomiędzy wszystkimi bakteriami, które do takiej wymiany są zdolne, i one nie muszą należeć nawet do jednego gatunku, co też jest no, z jednej strony potwornie ciekawe, z drugiej no, takie trochę straszne, bym powiedział. No. Więc żeby nie popaść w jakąś depresję, prokrastynatorium. Yay! A jeszcze prokrastynatorium. Adam, ogarnij prokrastynatorium. Ja naprawdę nie mam zegarka, ale muszę jechać. No tak się składa, że ja też nie mam czasu, bo dosłownie za chwilę jadę na mecz, ale uratuję ten kanał po raz kolejny i dzisiaj polecę wam podcast. Mimo że ostatnio mówiłem, że podcast w sumie w prokrastynatorium to jest coś bez sensu, natomiast naprawdę ostatnio nie mogę się nasłuchać podcastu Piąte nie zabijaj. Znajdziecie tam materiały o tematyce true crime, czyli o zbrodniach, morderstwach, zaginięciach z Polski. Chociaż nie tylko, z zagranicy też się znajdą jakieś historie. Przesłuchałem już 64 odcinki, aktualnie jestem na 65. Dobrze się tego słucha naprawdę, do tego podkład muzyczny gdzieś tam, który w tle gra, jest taki mroczny, który jeszcze podbija ten klimat w tych wszystkich odcinkach, więc naprawdę z czystym sumieniem polecam ten podcast. I to tyle, bo naprawdę mam dosłownie jeszcze 5 minut, żeby wyjść z domu. Muszę jeszcze swoje piękne żółte buciki spakować i jadę. Więc odpalajcie podcast i do zobaczenia. Yay! Zanim zaczniemy panikować, musimy sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, w naszych jelitach panują raczej warunki beztlenowe, a w tych ta antybiotykooporność wykształcała się słabiej. Po drugie, tutaj przebadano tylko jedną bakterię i nie wiemy, czy w podobny sposób będzie to działało na inne gatunki bakterii. Po trzecie, pomimo że w ściekach komunalnych regularnie znajduje się antydepresanty, to jednak ich stężenie jest dalekie od tego, które tutaj najsilniej działało już od pierwszego dnia. I wreszcie mamy też inne czynniki, które tę antybiotykooporność
mogą niejako stymulować wykształcenie tej antybiotykooporności, stymulować, to jest proces naturalny, który występował jeszcze przed pojawieniem się człowieka na Ziemi, więc to, że leki przeciwdepresyjne mogą dokładać do tego cegiełkę, wcale nie znaczy, że to jest najpoważniejsza cegiełka, bo nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków to jest miejsce, gdzie w głównej mierze powinniśmy działać. I w żadnym wypadku to nie jest podstawa do tego, żeby przestać dbać o swoje zdrowie psychiczne, żeby przestać przyjmować takie leki przeciwdepresyjne, jeżeli ich przyjmowanie jest uzasadnione. Świadomość tego, że to może być składowa problemu medycznego, jest istotne i z całą pewnością będzie dalej monitorowane. Zresztą autorzy, jak to często bywa w badaniach, już snują wizję tego, co w dalszej kolejności będą sprawdzać. Jeżeli to sprawdzą i uznamy, że jest to wystarczająco ciekawie, to z pewnością Wam o tym doniesiemy. Tak jak przypominam i donoszę o tym, że w opisie są linki, w które warto kliknąć, do których warto zajrzeć. I widzimy się już, mam nadzieję, słyszymy niedługo, więc do zobaczenia i do usłyszenia.